czego nie może zabraknąć na budowie. Tadam! To jest najważniejsza rzecz, która jako pierwsza powinna w ogóle powstać na każdej jednej inwestycji. Cześć, cześć moi drodzy, Jurko Hydraulik z tej strony. Dzisiaj kolejna inwestycja, domek jednorodzinny i zaczynamy sobie pracę. Już słyszę jakieś komentarze, coś, jakieś słowo na niedzielę miłe. Ach, nie ma dzisiaj nic. Dobra, myślę, że to się wytnie. Słuchajcie, króciutko, robimy przełącza wodno-kanalizacyjne na chwilę obecną, później będą tynkarze robić tynki i na koniec wejdziemy sobie z ogrzewaniem podłogowym. Znajdujemy się obecnie w kuchni, tutaj standardowo zlew plus zmywarka, elektryczne podłączenia już mamy, materiał właśnie sobie wyciągnęliśmy z samochodów. Tutaj mamy przejście, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda na górze. Tutaj mniejszy pokoik, gościnny, bo tutaj mieliśmy kuchnię z otwartą z salonem. Tu mamy, moi drodzy, maszynownię. Zawiśnie tutaj kociołek gazowy. Mamy już też przyłącza elektryczne wykonane. I tutaj będzie cała maszynownia, będzie tylko umywaleczka tu i zobaczymy jeszcze, na której ze ścian zrobimy skrzynki z rozdzielaczami i tak dalej. Także to w trakcie sobie będziecie mogli zobaczyć. Tutaj mamy łazienkę, mamy umywalkę na tej ścianie mamy kibelek i tutaj mamy prysznic. Tu będziemy sobie jechać pionem kanalizacyjnym, który wyjdzie nam tam wyżej, a tutaj mamy bezpośrednio wejście do kanalizacji już w wylewce. Bardzo fajnie inwestor sobie pomyślał o tym, żeby wszystkie odpływy kanalizacyjne zrobić w każdym pomieszczeniu, gdzie będzie zasilanie wodne. Bardzo ułatwia to pracę i o wiele mniej materiału, jeżeli chodzi o to, pójdzie podczas pracy. Dobra, jesteśmy teraz na piętrze i na piętrze mamy sytuację taką. Pokoik, tu będzie jednego z dzieci, tu mamy sypialnię, tutaj mamy, moi drodzy, garderobę, mamy tu kolejny pokój i tu zobaczymy, jak wyjdziemy z szafką do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, na której ze ścian zrobimy, czy zrobimy to tu, czy będzie w garderobie. A teraz jesteśmy w łazience i będzie tak, moi drodzy, prysznic, tutaj dalej mamy kibelek, podtynkowy stelaż, umywalka i pod umywalkę mamy już w takim sensie pod umywalkę, że gdzieś jakieś oświetlenie, pod lustro i tak dalej. Wyciągnięty był tam kabel, wyprowadzony. Tu mamy wannę, wanna będzie w zabudowie i wylewka będzie wychodziła ze ściany. Nie mamy tutaj wanny wolno stojącej. I tutaj mamy jeszcze takie małe pomieszczenie, tak zwany brudownik, można to tak nazwać. I tutaj mamy, moi drodzy, pralkę, suszarkę, zasilanie, dwa razy zimna woda, raz zimna woda i dwa razy odpływ do kanalizacji. Także na chwilę obecną tak się to wszystko prezentuje. A i wiem jeszcze co, napowietrzenie naszej kanalizacji. Tutaj mamy już wyprowadzone wszystko przez inwestora w dachu. Możemy to zrobić do komina wentylacyjnego, ale jeżeli mamy wyprowadzone, no to włączamy się już konkretnie w to miejsce. Dobra, także my już się rozpakowujemy. Część rzeczy zniesiona z samochodów, a za chwilę bierzemy się za pracę. Będziemy dzisiaj brudować, kuć, przewiercać się przez strop i montować sobie to wszystko. Także zostańcie z nami, za chwilę będą timelapsy. Wszystko będziecie widzieć w przyspieszonym tempie.
No i dobra, moi drodzy, my już część pracy mamy za sobą, a między innymi mamy obsadzoną już szafkę naszych rozdzielaczy. Oczywiście nie może być inaczej, Hertz Tiles, których jeszcze tutaj nie ma, są skręcone dopiero na dole, czekają na montaż. Szafeczka obsadzona tak, aby można było później obciąć tą pianeczkę. To wiadomo, maskownica jest regulowana, ale dodatkowo ta maskownica będzie regulowana już jak dojdą płytki, jak będzie po prostu wszystko tutaj na gotowo. Tak, to jest po prostu wypuszczona 13 mm, jeżeli chodzi o ścianę. Różnicę ze względu na to, że tak było też obsadzone puszki przez elektryków i będziemy wtedy mieli pewność, że ekipa, która przyjdzie robić tynki, nie będzie miała problemów z tym, żeby równiutko tutaj wszystko zarzucić i wyrównać. To nie problem, że z tej strony na ścianie działowej tak wyszło, że nam wyskoczyły po prostu tutaj pustaki, ścianka mamy cieniutką, 12 cm. Tutaj chłopaki jak przyjdą już zarzucać sobie, dla nich nie będzie żadnego problemu. No troszkę więcej masy pójdzie, no ale przynajmniej mamy fajnie schowaną wtedy szafkę. Wchodzimy, mamy ten tak zwany nasz brudownik, mamy pełne sterowanie górnego poziomu zasilania wodnego, mamy pralkę, mamy suszarkę, tu się może dziać wszystko co się chce, a łazienkę mamy wolną. Co do przyłączy, tutaj mamy wannę, wanna będzie oczywiście wychodziła nam wylewka ze ściany, odpływ będzie wychodził z posadzki bezpośrednio. Jeżeli chodzi o wysokości, możecie sobie na naszych wcześniejszych filmach obejrzeć, na jakich wysokościach my robimy i standardowo się robi wszystkie podejścia, wszystkie odpływy i tak dalej. Tutaj mamy umywalkę, konkretnie w tym miejscu będziemy mieć listwę, no też Hertz Pipe Fix. Też nie mogło być inaczej, tutaj mamy stelaż WC, no to tak jak my zawsze w tym przypadku robimy, wypuszczamy wyżej, bo jeszcze nie wiemy jaki będzie stelaż konkretnie w tym miejscu, więc wypuszczamy sobie wyżej nasze rury i wtedy już można się dostosować, jeżeli chodzi o podłączenie zasilania wodnego do konkretnego modelu, nie ma z tym problemu. Tutaj z tej strony będziemy bokiem, że tak powiem, od tego głównego odpływu FI110 będziemy dojeżdżać do tego miejsca i już od tego miejsca konkretnie na dole będziemy sobie rozjeżdżać rurami FI50. Tu na powietrzenie kanalizacji będziemy jechać po tej ścianie, zabrudujemy się i wjedziemy sobie do tego miejsca, które jest przeznaczone do napowietrzenia kanalizacji. Nie zapomnijcie nigdy o tym, żeby Wam nie bulgotały i nie zbierały się nieprzyjemne zapachy. O tym trzeba pamiętać, jeżeli nie macie wypustów w dachu, tak jak tutaj jest, to włączamy się do któregoś z kominów wentylacyjnych. Taka sama zasada, i tak mamy tam ciąg, i tak to będzie wyciągało, więc nie ma z tym najmniejszego problemu, nie musicie się martwić, że a nie wypuściliśmy w dachu, zapomnieliśmy, no ale podejrzewam, że macie kominy wentylacyjne, więc możecie się w nie włączyć. Co więcej, tutaj będzie prysznic, wylewka ze ściany w tym miejscu, tutaj będzie bateria podtynkowa, najprawdopodobniej, na chwilę obecną tak przynajmniej jest przyjęte, bateria podtynkowa i odpływ mamy praktycznie od razu, tutaj będzie odpływ liniowy zapewne, jeszcze nie rozmawialiśmy z inwestorem konkretnie, ale na pewno tak będzie, że tutaj będzie spad zrobiony na tamten róg i bezpośrednio praktycznie do tej rury będzie nam wchodził nasz odpływ. Dobra, górna łazienka, moi drodzy, tak się prezentuje. Tutaj więcej, jeżeli chodzi o podłączenia wodno-kanalizacyjne, na tym piętrze nie mamy. Dopiero będziemy sobie, kończymy tutaj, schodzimy na dół i na dole będziemy mieć też łazienkę, maszynownię i kuchnię. Tam będzie zlewozmywak i zmywarka. Także oglądajcie dalej, za chwilę bierzemy się do dalszej pracy. Moi drodzy, korzystając z chwili wolnego,
z chwili czasu. Zobaczcie, jaki mamy patent zrobiony na ucinak do rur. Tutaj mamy nasz wózek HZ, który sobie stoi. I tu mamy przytwierdzone bezpośrednio nasze urządzenie do cięcia rur. I nie musimy wtedy już nic trzymać. Rura idealnie zostaje ucięta. Tutaj tylko sobie wkładeczki, jeżeli coś zmieniamy. Tutaj mamy konkretnie na 50 założoną teraz. Wyciągamy wkładki, mamy rurę FI110. Także to jest też super sprawa, super rozwiązanie. Taki patencik sobie wprowadziliśmy. To można przytwierdzić, gdzie się tylko żywnie podoba, gdzie się chce. Czy to doda jakiś desek, czy po prostu do jakiegoś podstumentu, żeby nie trzeba było trzymać tego w ręce. A jest po prostu wózek nasz, służy jako takie, powiedzmy, imadło, które trzyma nasz ucinak. Także powiem Wam szczerze, no tak to wymyśliliśmy sobie, myślimy, że możecie też z tego skorzystać, jeżeli będziecie oczywiście mieli taki ucinak do rur, czy to PCV, PVC, PP, plastikowych. Także super, naprawdę super rozwiązanie, bo tak jak mówimy, nie trzeba tutaj trzymać rury, nie trzeba trzymać urządzenia. Wkładamy rurę, zaciskamy ją, ucinamy na daną odległość, na daną długość, robimy fazę, bo tutaj mamy od razu fazator. Tutaj właśnie jest cały nożyk do cięcia i fazowania. I mamy gotowe, bez żadnego pylenia, bez żadnego wdychania tego syfu, który niestety jest podczas cięcia kątówką. A słuchajcie, na dole w naszej maszynowni wygląda sytuacja tak. Tutaj mamy już wstępnie rozrysowane, gdzie będzie znajdowała się nasza szafka z rozdzielaczem do wody użytkowej. Tutaj mamy rozrysowaną umywalkę i odpływ, poziom 0, tu od chudziaka licząc to jest 24 cm. Tu nie będzie w pierwszej warstwie styropianu, tylko będzie styrobeton, na piętrze również. Także tak się prezentuje. Tu łazienkę mamy też już porozrysowywane, jeszcze nie pokute, ale będziemy się za to za chwilę zabierać. Wszystko mamy porozliczane, prysznic, oczywiście baterie tutaj będą podtynkowe, WC, tak jak my zawsze robimy, wypuszczamy po prostu sobie naddatek rury PEX. Tu mamy kuchnię mamy również rozrysowaną, tak się będzie prezentowała nasza kuchnia, jeżeli chodzi o zlewozmywak i odpływ do kanalizacji. A kanalizację mamy bezpośrednio pod zlewozmywakiem, także nie ma tutaj żadnego problemu z tym, żeby gdzieś któraś rura nam się przypchała, ponieważ każdy punkt ma swoje odejście. Jedynie górę musimy zrobić na wspólnym pionie, czyli piętro musimy zrobić na jednym pionie, który będzie główny pion FI110 i do tego pionu będziemy się dołączać już rurami FI50. Najważniejsze w trakcie pracy to jest rozplanowanie wszystkiego. Jak widzicie, mamy porozkładane rury, tu mamy odejście kanalizacyjne od pralki, tutaj mamy odejście od suszarki, w samej górnej części będą zwężone na FI32, tutaj mamy połączenie trójnikiem, wychodzimy sobie progiem, tu mamy, moi drodzy, odpływ do wanny, też FI50, gdzieś tam słyszeliśmy głosy, że FI70 jest zalecane. Nie ma takiej potrzeby, bo naprawdę jeżeli jest to zrobione zgodnie ze sztuką i odpowiednie spady są porobione, to na pewno nic nam się tutaj nie cofnie. Tutaj jeszcze musimy sobie dołożyć jedną rzecz, jeden trójnik, który będzie wychodził od umywalki, ale tutaj brakuje nam po prostu czwórnika, bo tu będzie na czwórniku to zrobione. No i musimy pomyśleć, jak zrobić teraz jeszcze nasze napowietrzenie kanalizacji, ze względu na to, że tak, mamy tutaj bruzdę w ścianie, tutaj będziemy chować naszą rurę FI50. No a tutaj mamy malutko miejsca, tutaj mamy jeszcze wylaną taką nadstawkę pod spodem na stropie, wzmacniającą na ścianie, łączącą ścianę nośną z ścianą działową, więc tu w samiutkim rogu mamy tak jakby no około 50 cm łącznie, mierząc od
tego miejsca do w dół mamy 50 cm wylanego betonu, więc zobaczymy, jak to zrobimy, żeby napowietrzyć tą kanalizację, ze względu na to, że gdybyśmy zostawili to w taki sposób, to tutaj górna krawędź rury FI50 wychodzi na 23 cm i niestety, ale wylewka by nam tego nie przykryła, a tutaj w tym miejscu mamy również prysznic, więc też trzeba pamiętać, żeby to mądrze zrobić. Nie wiem, czy mnie słychać, moi drodzy, ale zobaczcie właśnie, jak wam mówiłem wcześniej o ucinaniu rur. To akurat jest rura PP kanalizacyjna i zobaczcie sobie PP, to jest rura PP. PPH dokładnie. Zobaczcie sobie, jak w jaki sposób szybko można uciąć taką rurę równo z fazą taką, jak ma być wykonana. Hop, rura już jest ucięta i teraz fazujemy sobie ją odpowiednio, tak aby nam weszła do następnego elementu, jakim na przykład jest kolano, trójnik bądź coś podobnego. I nie mamy tutaj żadnego pyłu, nie wdychamy tego i nie musimy trzymać przynajmniej, no zadziorów tak, i nie musimy trzymać przynajmniej i urządzenia, i rury. Poczekaj chwilę, zobaczcie, jak ładnie faza wygląda. Także nasz patent z mocowaniem tego urządzonka naprawdę, naprawdę spoko. No i wystarczająco jest już zrobiona faska tak, jak ma być. I zobaczcie na gotowo wykonaną rurę. No za głęboko, wiadomo, ale chcieliśmy wam tylko do celów filmowych pokazać to. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Mamy na chwilę obecną zrobione bruzdy, jeszcze nie wykute. Tutaj będziemy głównym pionem kanalizacyjnym wchodzić z piętra i będziemy się włączać tu na dole. Jest teraz zakurzone, ale tutaj mamy, widzicie, odpływ do pionu. Tu, tak jak wcześniej mówiłem, mamy łazienkę, kibelek na tej ścianie po lewej stronie. Tu będzie prysznic, tam mamy wylewkę. Bateria podtynkowa, tutaj mamy umywalkę, też już bruzda zrobiona. Brakuje nam tylko w kuchni jeszcze bruzdy, ale to już jutro chłopaki zrobią. A tutaj mamy już szafkę zakutą w ścianie, szafka do naszego rozdzielacza wody pitnej Hertz Tiles. Rozdzielacz modułowy, jak widzicie, tutaj w ręce teraz trzymam czterosekcyjny. A tutaj już mamy na przykład trzy sekcje i dwie dokręcone. Czyli możemy sobie modułować to w jakikolwiek tylko sposób chcemy. Jeżeli byśmy chcieli na przykład mieć, tutaj mamy 5 i tutaj mamy 4, czyli 9 sekcji, skręcamy sobie to razem. Tutaj, jak widzicie, mamy uszczelkę, konopiami można podwinąć, nie trzeba. I wtedy mamy 9 sekcji, tu nam wchodzi zasilanie, tu mamy na przykład zaślepione i wtedy już sobie zarządzamy. Mamy pełną możliwość regulacji przepływów, bo te rozdzielacze nie są tylko odcinającymi, tylko to są rozdzielacze, które mają pełną regulację przepływów. Otwory, jeżeli chodzi o wejście, mamy mamy rozmiar 3/4. Nie ma calówek, chyba są jeszcze półcalówki, ale nie jestem pewien. 3/4 na pewno jest ten i w zupełności te przepływy tutaj wystarczą. Tak się prezentuje, tak jak mówię, sytuacja zakuta, szafka w ścianie i obrobiona na chwilę obecną. Musimy sobie jutro piankę obciąć i zastanowimy się, w którym miejscu jeszcze tutaj zrobimy szafkę, zakujemy pod ogrzewanie podłogowe. Bo muszę jeszcze do Jarka oczywiście wysłać projekt domu. I Jarek wtedy na tej podstawie zrobi nam projekt ogrzewania podłogowego z obliczeniem cieplnym, zapotrzebowania cieplnego, z obliczeniem konkretnych watów, ile potrzebujemy na ten budynek. Tu jeszcze jednej bruzdy nie mamy, czyli nie mamy bruzdy pod umywalkę i odpływu, ale to już jutro na spokojnie. A dzisiaj kończymy, chociaż mamy piękny dzionek. Dzisiaj trochę nam pogoda pomogła, że tak powiem, w tym wszystkim, bo troszeczkę przychmurzone było dla nas,
To jest naprawdę super, super sprawa, bo nie ma aż takiego bardzo gorąca. Dobra, tyle mojego gadania. Widzimy się na filmie za chwilę, w rzeczywistości jutro. No i okej, jesteśmy na chwilę obecną na takim etapie. Kanalizację mamy już rozprowadzoną. Już Wam tłumaczę, już Wam mówię, co jest gdzie. A więc tak, tutaj w tym miejscu mamy pralkę. Odpływ do pralki będzie. Tu w tym miejscu mamy suszarkę. Odpływ. A tutaj, moi drodzy, była szafka, która jest przeniesiona tutaj. Wodnego projektu, w sensie takim, gdzie co ma być, inwestorzy tutaj nie mieli, a choćby nawet nie był też przystosowany w żaden sposób na system rozdzielaczowy, jaki my tutaj montujemy. No i cenna uwaga inwestorki, bardzo serdecznie pozdrawiamy, Ewelina, bo faktycznie zrobiliśmy tutaj małe faux pas, ze względu na to, że gdy będzie tutaj pralka, tu będzie, w tym miejscu byłaby ta szafka, którą montowaliśmy, która tu była, to wtedy pralka automatycznie zachodziłaby w taki sposób, że wchodziłaby centralnie na tą szafkę, bo nie przeliczyliśmy sobie odległości, to był nasz błąd, faktycznie przyznajemy się, bijemy się w pierś, ale to nie problem najmniejszy, bo znajdziemy za chwilę, tutaj są tylko włożone tak, o, żeby były, wyciągnięte są z tego miejsca te gazobetony, pustaki pianowe, także to nie to, że to zostaje w taki sposób, jak tutaj mamy, bo tylko i wyłącznie są położone, za chwilę znajdziemy tutaj na budowie całe pustaki, podocinamy sobie i wkleimy je normalnie na klej. Także tu jest przeniesiona szafka i, moi drodzy, ta ściana będzie przeznaczona cała do tak zwanej sterowni, bo będzie tutaj rozdzielacze wody ciepłej, wody zimnej użytkowej i rozdzielacze naszej podłogówki na tej ścianie. Już rozmawialiśmy właśnie z inwestorami na ten temat, w ogóle nie będzie ta ściana przeznaczona do niczego, więc możemy ją wykorzystywać. Tu nawet już mamy podprowadzone, jeżeli chodzi o regulatory, bo te regulatory, czy będą teraz, czy będą w przyszłości, ale będą. Ta ściana będzie po prostu zastawiona, a tutaj będzie wykorzystane do jakichś celów właśnie takich, jak to w budowniku. Inwestorka już ma na to jakąś wizję, więc super. Także mówię, jeżeli wracamy do kanalizacji, no to się prezentuje następująco. Tu mamy Fi50, u góry redukcyjne tam były na Fi32. Tutaj mamy wannę, moi drodzy. Wanna będzie zabudowana na tej przestrzeni, czyli od tej ściany do tej ściany będzie zabudowa wanny, wylewka ze ściany prosto do wanny, nie wolno stojąca, wanna również nie wolno stojąca, więc tutaj będziemy się włączać zasilaniem ciepłej i zimnej wody. Tutaj mamy w tym miejscu zmianę decyzji, bo miało być tutaj umywalka, ale tu będziemy mieć stelaż podtynkowy w tym miejscu, a tu będziemy mieć umywalkę, więc no też fajne rozwiązanie, wchodzimy po prostu sobie do naszej łazienki i nie od razu patrzymy na nasz geberit, tylko patrzymy sobie na umywaleczkę, którą gdzieś pewnie inwestorka też ma już zaplanowaną i będzie mogła sobie tutaj szaleć ze swoim designem. A mamy pomiędzy umywalką, a pomiędzy wanną nasz stelaż podtynkowy. Miejsca mamy naprawdę sporo i od strony właśnie wanny i od strony umywalki spokojnie pełnowymiarowy stelaż nam się tutaj zmieści, także będziemy się włączać kanalizą tu i wypuszczamy w naszym standardzie oczywiście naddatek, jeżeli chodzi o zasilanie wodne. Umywalka, tak jak mówię, tutaj ona będzie zabudowana, bateria będzie nablatowa bądź ścienna, no nie zależy, co tutaj inwestorzy będą chcieli mieć, raczej chyba nablatowa, z tego co gdzieś tam słyszeliśmy, więc przyłącza będą na wężykach giętkich,
i będzie to w taki sposób rozwiązane. Tu w tym miejscu, moi drodzy, będzie prysznic. Prysznic z odpływem liniowym. Wyprowadzamy oczywiście samą kanalizację, odprowadzenie ścieków do kanalizacji w tym miejscu i tutaj będzie, moi drodzy, już kafelkarz, który przyjdzie, glazurnik, będzie sobie robił wszystkie spady i tak dalej, i tak dalej. A tutaj rurą, jak widzicie, zabruzdowaną w ścianie, mamy wypuszczone napowietrzenie kanalizacji, które biegnie sobie do samego dachu i mamy pewność, że wtedy w kanalizie nie będzie bulgotania, nie będzie brzydkich zapachów, cofania się tak naprawdę wszystkiego, co jest możliwe, żeby gdzieś tam nam brzydko przez zlew, przez zmywarki, przez pralki, przez umywalki nie pachniało. Więc w taki sposób pamiętajcie, żeby zawsze zrobić to napowietrzenie. To nie jest odpowietrzenie, bo kanalizacji się nie odpowietrza, powtarzam po raz kolejny, tylko się ją napowietrza. Ona potrzebuje dostępu tlenu, żeby po prostu wszystko tutaj śmigało prawidłowo. Tu najprawdopodobniej będzie nie czysta kanaliza wpięta do sieci, tylko będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków, to tym bardziej trzeba na to zwrócić uwagę. Spady są zachowane, 2% bodajże na metrze tutaj robiliśmy, także wszystko jest ogarnięte tak, jak ma być. Chłopaki już zeszli na dół, działają sobie na dole, ja za chwilę też schodzę, będę Wam wszystko też pokazywał, jeżeli chodzi o sam dolny poziom. No i możecie jeszcze raz zerknąć sobie szafeczka, w której wyląduje za chwilę Hertz Tiles, nie może być inaczej, rozdzielacze wody pitnej. Naprawdę gorąco polecamy, bo jest sprawdzony to system. Także tam na dole już rozpracowujemy sobie to wszystko, żeby można było zacząć podłączać się z wodą zimną i wodą ciepłą. Także zapraszamy Was do dalszego oglądania i widzimy się za chwilę. Na parterze wygląda sytuacja następująco. Tutaj jesteśmy w tym momencie w przyszłej kuchni. Mamy odpływ do zlewozmywaka, mamy odpływ do zmywarki i wszystko wpięte w rurę wyprowadzoną z chudziaka. Także rozwiązanie naprawdę super, jeżeli chodzi o samą kanalizę. Tutaj sobie skręcamy naszego herca, pipe fixa. Mamy już ogarnięte przyłącza. A tu się produkuje Hertz Tiles. Już czeka sobie na montaż w szafce. Ale Adam słodowy musiał być, prawda? Nie było gotowych rozwiązań. Musimy niekiedy pokombinować. Także musimy to zrobić czasem metodą prób i błędów, bo niestety, ale nie zawsze jest tak kolorowo, że kupujemy coś gotowego i jest sprawdzone. No bo niestety, jak chwalimy herca, tak no musimy ich tu zganić za te szafki, które mają, te szafki podtynkowe, plastikowe. No bo niestety, ale to jest, no szczerze mówimy, porażka, tak? Bo to jest porażka, bo to się gnie w każdym jednym możliwym miejscu. Jak mają wszystkie praktycznie systemy dobre, tak te szafki, no nie kupujcie ich, nie kupujcie, odradzamy, bo montowaliśmy to. I nawet szczerze, sami pracownicy Herca twierdzą, że to się im nie sprzedaje i najprawdopodobniej będzie wycofane zupełnie z sprzedaży. Także działamy sobie, tak jak widzicie, mamy to ogarnięte w taki sposób. Tutaj mamy umywalkę w maszynowni, musi być. To jest chyba obowiązek, żeby ta umywalka była. Tu mamy łazienkę, czyli mamy stelaż, który będzie na tej ścianie. Odpływ do prysznica i pion główny kanalizacji, który wychodzi nam z tego miejsca. I tutaj mamy odpływ wprowadzony do tego miejsca w chudziaku. Gotowe już było zrobione przyłącze w chudziakach przez inwestora. Wcześniej o tym pomyślał i naprawdę, naprawdę super. Tutaj mamy naszą umywalkę, która będzie, przyłącze mamy również zrobione, jeżeli chodzi o kanalizację i widzicie, też jest bezpośrednio już przyłącze kanalizacyjne wyprowadzone z chudziaka i, że tak powiem, każde przyłącze jest niezależne od siebie, bo mamy kibelek osobno, mamy prysznic osobno, pion główny kanalizacyjny z piętra osobno i tutaj tak samo odprowadzenie kanalizacji, odprowadzenie ścieków z umywalki
osobno. To się wszystko gdzieś tam później łączy w chudziaku zalanym betonem i będzie nam wychodziło do przydomowej oczyszczalni ścieków, bo taką tutaj mamy. Tu Wam jeszcze pokażę z przodu, jeżeli jak wygląda sama bryła domu. Fajne zielone tereny. Biura krakowsko-częstochowska. Tam nam chodzi nasz agregat, bo tutaj jeszcze inwestor nie ma prądu podłączonego. No i tak się prezentuje domek. Super zrobiony daszek. Ogólnie tutaj inwestor przypilnował tego wszystkiego i sporo pracy włożył swojej, bo nawet sama obróbka okien, membrama i tak dalej, rzadko kiedy się spotyka tak dobrze wykonane inwestycje. No ale tak jak mówimy, nie robiły tego tylko i wyłącznie same firmy, a inwestor miał w tym bardzo duży udział. I tutaj od strony bodajże południowej, chyba tak, tak się prezentuje domek. Domek o łącznej powierzchni około 140 metrów kwadratowych, parter i piętro. Także fajny domek dla rodziny 2 plus 2, jak najbardziej wystarczający. Tu piękne przeszklenia. Będziemy musieli zwrócić uwagę oczywiście przy rozkładaniu ogrzewania podłogowego, żeby gdzieś zagęścić to wszystko, żeby nie było później ucieczek ciepła. Okna dachowe, jak widzicie, również doświetlają nam pomieszczenia na piętrze. I co nie może, czego nie może zabraknąć na budowie? Tadam! To jest najważniejsza rzecz, która jako pierwsza powinna w ogóle powstać na każdej jednej inwestycji. Dobra, tyle gadania. Idę do chłopaków, bierzemy się i działamy dalej. No i kolejny dzień, można powiedzieć, za nami. Kończymy na dzisiaj już pracę. Można, że tak powiem, powiedzieć, że dzisiaj już coś zrobiliśmy, w końcu coś widać. Czyli mamy zasilanie ciepłej wody, zasilanie zimnej wody, powrót do kanalizacji ze zlewu, zasilanie zimnej wody i powrót do kanalizacji od zmywarki. Zrobiliśmy to w taki sposób, że przepuściliśmy po prostu przewierty przez ścianę, bo bardzo dużo by tutaj była odległość, jeżeli chodzi o samą fakt puszczenia tych rur. Tutaj byśmy musieli tędy przejeżdżać, a tak to już mamy, zobaczcie, praktycznie tak jak kable, tak samo rurami sobie pojechaliśmy. No i nam się to podoba, inwestorka przed chwilą tutaj była, też jej się to podobało, więc super, nas to najbardziej cieszy. No i teraz Wam pokażę serce naszego domu, jeżeli chodzi o zasilanie wodne. Wcześniej Wam wytłumaczę, tutaj mamy umywalkę i odpływ. Tutaj jest 32 założony, jeżeli chodzi o odpływ kanalizacyjny. Można później to przełożyć na 50, nie ma najmniejszego problemu, ze względu na to, że i tak rurę mamy tutaj 50. A to jest założone do momentu po prostu pianowania. Nie mam jeszcze na działki podciągniętej samej wody,
Tutaj mamy już, moi drodzy, cały dywan zrobiony. Czego nam brakuje? Tylko i wyłącznie z rur. No to brakuje nam zasilania wodnego, które będzie sobie biegło w tym oto miejscu. Nie, przepraszam, w tym będzie zasilanie od kotła biegło, co zrobiliśmy sobie odwierty. Zasilanie podłogówki, ale to za chwilę. A zasilanie, moi drodzy, to jeszcze to serce Wam pokażę za sekundę i musimy sobie posprzątać. Zasilanie wodne będzie biegło tutaj, koło rury setki, dokładnie 110 pionu głównego z piętra. Tutaj sobie puścimy po prostu to peksem 20, w zupełności wystarczy. Rozdzielacze również mamy na 3/4, jeżeli chodzi o przekrój samego rozdzielacza. A tutaj jesteśmy w tym momencie w łazience. Buce, tak jak Wam mówiliśmy, wypuszczone. Tutaj mamy nie zaciśnięte, tylko zakręcone, więc można później tą skrętkę wykorzystać śmiało. Ona sobie biegnie tutaj. Poziom 0, moi drodzy, mamy do tego miejsca. Do tego miejsca to jest 24 cm. Także my poziomem 0 będziemy wyjeżdżać w tym oto miejscu. Tyle nam się wszystkiego schowie. Łazieneczka, tak jak widzieliście wcześniej, buce, tutaj mamy prysznic, przyłącze pod prysznic, baterie jednak tutaj będą nie podtynkowe, a natynkowe, więc mamy już gotowe kształtki wyprowadzone, zapianowane, jutro sobie wszystko podokręcamy, jutro będziemy próbę szczelności robić. Tutaj standardowo umywaleczka, no i odpływ do kanalizacji, a teraz z powrotem przejdźmy jeszcze raz tu, gdzie wszystko, że tak powiem, będzie sterowane. I mamy herc tiles. I moi drodzy, od góry kolejno sekcję zimnej wody. Mamy zlewo zmywak, później, no niestety nie mamy tutaj naklejki jako tak zmywarki, więc musi być pralka, ale to jest zmywarka. Umywaleczka, która jest tutaj. Później mamy kibelek, który widzieliście przed chwilą za ścianą. Umywaleczka, która jest za ścianą. No i prysznic. Dół to samo. Mamy zlewo zmywak, później mamy tą już umywaleczkę, która jest tutaj. Zauważcie, że pomiędzy zlewo zmywakiem a tą umywalką tu mamy jeszcze właśnie jedno przyłącze zimnej wody, czyli to jest zimna woda pod zlewo zmywak, a tu już nie mamy ciepłej wody pod zlewo zmywak, bo nie ma takiej potrzeby. Więc mamy zlewo zmywak, pod zmywarkę tutaj nie mamy ciepłej wody. O, pod zmywarkę. Mamy zlewo zmywak, mamy umywalkę, kolejną umywalkę, która jest za ścianą i mamy prysznic. I tak się prezentuje cała szafeczka. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no szafki oryginalne z herca są porażką, montowaliśmy je, ale, no ale ich więcej już nie będziemy montować, to był pierwszy, ostatni raz. I mówię, sami pracownicy herca to podkreślają, więc mamy nadzieję, że nasze uwagi zostaną też uwzględnione w firmie. Bo naprawdę no, sprzedaż tego, nie dziwię się, że nie idzie, bo no, nie ma racji bytu, żeby to szło. I tutaj tak samo, 25 cm. Tutaj mamy, moi drodzy, poziom 0, więc to wszystko nam się chowie. Tutaj nie mamy nic, jak sobie zobaczycie, to wszystko mamy schowane ładnie. Tu nam nic nie będzie szło. Hop, dotąd. I jeszcze nam dodatkowo dochodzi tynk, więc nie ma problemu, żeby się to nam wszystko schowało. Mamy delikatne, łagodne zakręty, mimo tego, że tu będzie szła woda pod ciśnieniem, ale pilnujemy tego, żeby też nie zagiąć tych rur i gdzieś ich nie przewiercić, więc jutro będziemy sobie robić próbę szczelności, a na dzisiaj kończymy. Na filmie widzimy się za chwilę, a w rzeczywistości widzimy się na drugi dzień.
Słuchajcie, moi drodzy, nie mieliśmy jak wcześniej zacząć nagrywać. Jesteśmy już na piętrze, a właściwie no to za chwilę będziemy z niego wychodzić, bo przestawimy sobie tylko naszą kamerkę. Tak się prezentuje już wykonane przyłącza wodne ciepłej zimnej wody, które biegną nam do naszej skrzynki i naszego rozdzielacza Hertz T-Less. Tak się prezentuje. Brakuje nam tutaj zasilania poprowadzonego od pralki jako tak, bo będziemy mieć tylko i wyłącznie tutaj puszczoną pralkę do tego miejsca. Tak, wiemy, jest to na chwilę obecną na ciepłej wodzie, lecz musimy tutaj zrobić takie podłączenie do próby ciśnienia ze względu na to, że niestety, ale z hurtowni nam przysłali zły rozdzielacz. Powinno być tutaj 5 sekcji, a tutaj 4, no w sumie 3, no ale tutaj jako tak trójki też nie mieliśmy, pomylili sobie coś, więc niestety, ale no mamy taką sytuację, a nie inną. Spokojnie, będziemy tutaj w późniejszym czasie pracować przy ogrzewaniu podłogowym, więc nie ma najmniejszego problemu, po prostu sobie podmienimy, już będziemy wtedy mieć odpowiednie, te zwrócimy i nic się z tym nie będzie działo. Co dzisiaj wykonaliśmy? Wykonaliśmy dużo, ze względu na to, że na dole, na parterze, jak i tutaj na piętrze jest już zakuta nasza szafka podtynkowa do ogrzewania, sekcji ogrzewania podłogowego. Tutaj inwestor zadeklarował się, że sobie ogarnie to, nie musimy tutaj nic zrobić. Nie ma najmniejszego problemu, możemy zostawić. Także tu będziemy mieć z głowy. No i tak to wygląda, moi drodzy, do posprzątania wszystko, oczywiście jakieś zaciski i tak dalej, bo tutaj musimy pozaciskać wszystko. Mamy przyłącze pod wannę w tym miejscu, tutaj mamy pod kibelek, dlatego wyjechane wyżej, żeby później można było dobrać zestaw podtynkowy dowolnej marki, dowolnego producenta i nie martwić się, czy będzie dobra wysokość, czy mała, czy za duża. Tutaj, moi drodzy, mamy umywalkę, bo tutaj, jak mówiłem wcześniej, była zamiana. Na początku miało być, że umywalka tam, kibelek tu, ale faktycznie, no szczerze, tak na zdrowy rozsądek średnio to pasuje, bo wchodzimy do kibelka i nie widzimy od razu faktycznego kibla, tylko i wyłącznie widzimy umywalkę jakąś ładną, ozdobną i tak dalej, a dopiero obok mamy ten kibelek, następna jest wanna i tak dalej. Także tutaj mamy przyłącze pod umywalkę, elektryk też już kabel wypuścił, tyle że zrobił go to właśnie tak bardziej to zrobił, że miało być po drugiej stronie, ale nie problem przekuć ten kabel, przełożyć w inne miejsce. Także mówię, to nie ma żadnego problemu z tym. Tutaj, moi drodzy, mamy prysznic. Prysznic z wylewką na tej ścianie, będziemy sobie za chwilę wszystko zaciskać. Tutaj mamy również zasilanie, jeżeli chodzi o skrzynkę rozdzielacza, wykonaną tutaj w peksie FI20 przekroju 3/4. I mamy tutaj również rozdzielacz przekroju 3/4, dwa zawory odcinające, jak widzicie, od zimnej wody, od wody ciepłej. I tak jak mówiłem, tu będziemy sobie tylko tymczasowo podjeżdżać peksem do pralki i będziemy robić próbę ciśnienia. Na dole mamy już wykonaną próbę. Nabiliśmy ją już jakiś czas temu, ale niestety nie było możliwości wykonania jakiegokolwiek nagrania. Także chodźcie na dół, wam pokażę, o ile jeszcze chłopaki nie odkręcili tam manometrów, że mamy ciśnienie i tak jak mówię, ono jest już nabite od ładnych kilku godzin, więc gdyby coś było nie tak, to na pewno by ciśnienie spadło. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, było nabite na 4,9 i jest 4,9. Wiem, że do góry nogami możecie na to patrzeć, bo tak jest niestety wkręcony manometr. Nie mieliśmy tutaj kolanka takiego, żeby się wyrobić. Dla nas wystarczająco. No na filmie może to wyglądać, jak będzie wyglądać. Myślę, że się nie przekręci po prostu ekran w pewnym momencie. No ale tak to mamy. Tutaj daliśmy jeszcze uchwyt do głównego zasilania wodnego, które będzie w tym miejscu. Czekamy oczywiście na przyłącza, które gmina zapewniła, że będzie tutaj robić. No ale widzę, że im się za bardzo nie spieszy, bo już inwestorom obiecywali to jakiś czas temu. No ale widocznie
jak to w takich urzędach bywa, mają inwestora głęboko gdzieś, co jest bardzo niefajne w tym wszystkim. Tutaj, moi drodzy, co nam biegnie jeszcze do góry, tu będziemy mieć podłączenie, tu mamy na razie manometr wkręcony, bo będziemy tutaj robić próbę ciśnienia na górnych pętlach zasilania ciepłej i zimnej wody. A tutaj później będzie podłączony, moi drodzy, boiler, czyli zasobnik ciepłej wody użytkowej, który będzie wychodził, po prostu będzie zasilany z kotła gazowego. Tam mamy kanał wentylacyjny wyprowadzony do góry, cały komin. Tutaj mamy drzwiczki rewizyjne, które inwestor będzie musiał sobie założyć. No i jeszcze raz dolne serce całego, że tak powiem, parteru, jeżeli chodzi o wodę, tak się prezentuje. Tutaj widzicie, nasz patent wygląda w taki sposób, jeżeli chodzi do nabijania ciśnienia, do próby szczelności i tak dalej. Tak to wymyśliliśmy sobie, sprawdza się, więc jest, co się sprawdza, to jest dobre. Tutaj mamy miejsce pod szafkę podtynkową, taką samą jak jest na górze, więc jako tak, gdy będziemy mieć tylko dostępną tą szafkę, bo oczywiście tylko jedyna była, no niestety, ale problemy są teraz gdzieś z tym materiałem, z tymi częściami wszystkimi. Przymierzaliśmy, wszystko pasuje idealnie, także miejsce jest pozostawione. No a my co? My się bierzemy jeszcze do chwili tej pracy, do dokończenia tego wszystkiego, do posprzątania, oddania domu inwestorom i wtedy będziemy już mogli powiedzieć, że kończymy, ale wcześniej zrobimy jeszcze próbę ciśnienia, żebyście widzieli. Teraz mamy na chwilę obecną 0. Jak nabijemy sobie, pokażę Wam godzinę, bo teraz mamy godzinę, moi drodzy, 12:54. Więc na spokojnie pokończymy sobie, co mamy pokończyć. Pokażę Wam godzinę, jak startujemy i później, jak będziemy już mieli wykonaną próbę szczelności naszej instalacji wodnej, ciepłej i zimnej wody. No to następna inwestycja za nami, mamy już oficjalnie koniec i posprzątaliśmy, wszystko jest wykonane. Przypomnimy Wam jeszcze raz, co tutaj robiliśmy. Robiliśmy zasilania wodne oraz kanalizację, czyli system WodCan w całym domku. Jesteśmy teraz w tym momencie na piętrze. Tak się prezentują pozostałe pomieszczenia, jeżeli chodzi o domek, jeden pokój. Tutaj będą schody, tu mamy drugi pokój, tutaj mamy sypialnię i z sypialni mamy, moi drodzy, garderobę. Piękny widok za oknem, jeżeli chodzi o samo umiejscowienie domku, Jura Krakowsko-Częstochowska. Naprawdę super, super, super widok. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Zobaczcie, można piękne tereny zielone mieć za oknem. Można. Aż pozazdrościć można teraz inwestorom. I wracając do naszej hydrauliki, moi drodzy, to co tu zrobiliśmy, już mówiliśmy, podłączenia WodCan. I jesteśmy na piętrze, w łazience. W łazience mamy właśnie przed nami, będzie prysznic, stąd będzie wylewka, baterie natynkowe, odpływ będzie liniowy, wyprowadzony bezpośrednio do pionu kanalizacyjnego, który biegnie z piętra aż na sam dół. Tutaj na nasze rury, które rozłożyliśmy, przyjdzie warstwa styrobetonu, który będzie wylewany przez ekipę, która jeździ tak naprawdę za nami. I oni też będą później robić wylewkę tutaj. Także Paweł, wiem, że już termin gdzieś musi rezerwować. Pozdrawiamy serdecznie i słuchajcie, tutaj mamy tak, to co teraz widzicie na ekranie, no to mamy napowietrzenie kanalizacji. Ono sobie biegnie do góry, do dachu, do wywiewki i tam jest zakończone takim wywiecznikiem, po prostu z kapturkiem, aby nie napadało nam do środka. Napowietrzenie stosuje się po to, aby zapachy nie wracały się nam do kanalizacji, nie było bulgotania.
i nie było właśnie takich nieprzyjemnych sytuacji, że gdzieś się nam coś cofnie i tak dalej. Oczywiście poziomy wszystko zachowane, wszystkie spadki jakie tutaj mamy są zrobione, mierzone, także nie ma takiej opcji, żeby coś tutaj było nie tak. No i moi drodzy, tak, znajdujemy się teraz w takim tak zwanym brudowniku, tu mamy odpływ pod suszarkę. Suszarki sobie rurą FIU50 przebiega. Tutaj mamy odpływ i zasilanie pod naszą pralkę, która będzie. Tutaj słusznie inwestorka zauważyła, bo to ona właśnie zwróciła na to uwagę, że tu miała być cała rozdzielnia wody. Niestety nie mogła być ze względu na to, że pralka ma głębokość 60 cm i kończyła nam się w tym miejscu. I gdyby była sytuacja, że coś musimy otworzyć, coś musimy wyregulować i tak dalej, musielibyśmy wysuwać pralkę, a tutaj będzie to zabudowane z blatem na samej górze, więc wszystko do rozbiórki. Także no bardzo dobrze, że inwestorka przyszła, zauważyła to, nie ma problemu. Tutaj jako tak nasz inwestor, mój dobry znajomy Jacek, będzie sobie już działał, przy tym sam powiedział, żebyśmy zostawili mu trochę roboty, więc zostawiamy takie okienko do zamurowania, a do zaklejenia, bo zostawiliśmy tak samo troszkę ściany, którą wycięliśmy, ale to po kolei, moi drodzy. Także tutaj mamy, tak jak mówię, niewykorzystane miejsce, nasz błąd, przyznajemy się, bijemy się w pierś, ale no ten się nie myli, co nic nie robi. Skąd mamy, moi drodzy, teraz taką fajną ściankę? Taką fajną ściankę mamy z tego miejsca, wykuliśmy cały otwór pod skrzynkę rozdzielacza, pod tynkową skrzynkę. I żeby tego nie kuć, szkoda nam było, po prostu użyliśmy brudownicy z jednej i z drugiej strony, wycięliśmy i teraz inwestor ma możliwość po prostu zabrania sobie stąd bloczków, docięcia ich na odpowiednią długość i zaklejenia tego poprzedniego otworu, który widzieliście. Tu, moi drodzy, w ścianie już mamy również zakuty rozdzielacz, dwa rozdzielacze wody użytkowej, sekcja zimna, sekcja ciepła. Tutaj niestety taki mały myk musieliśmy zrobić. Nie jest to, widzicie, w taki sposób zapętlone. Ktoś się może zapytać, na czemu i dlaczego w ogóle tutaj na czerwonej belce rozdzielacza mamy nagle niebieski indeks. Ano dlatego, że niestety, ale na hurtowni nam pomylili rozdzielacze, dali 2 czwórki, a powinni dać 3 plus 2 plus 3. No niestety, no wyszło jak wyszło. Dlatego też zrobiliśmy w taki sposób. Tutaj po prostu brakuje nam jednego przyłącza do pralki. Pralkę już musieliśmy sobie tutaj obsadzić w ścianie, że jak przyjdą chłopaki od tynków, żeby tutaj wszystko ładnie zatynkowali, a dla nas później to nie problem, bo my sobie dotkniemy na odpowiednią długość tego peksa, przemienimy tą belkę, wykręcimy do tych obecnych, co tutaj są, wkręcimy już to, co ma być, bo tak jak mówię, tutaj sobie po prostu odłączymy się od tego rozdzielacza, ten rozdzielacz równie dobrze możemy tylko zaślepić, ten sobie wymienimy albo dołożymy tutaj 2, zobaczymy co tam na hurtowni będziemy mieli. Jeżeli tu dołożymy 2, to też jedno będzie do zaślepienia, a w drugie się podpinamy właśnie naszym peksem od pralki. Przekrój peksów 16 mm, 16 na 2 dokładnie. Oczywiście tutaj mamy peks preizolowane, gotowe już w otulinie, żeby jak najbardziej zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom mechanicznym i utracie ciepła. Tutaj nie mamy, moi drodzy, cyrkulacji. Wszystko będzie tak naprawdę realizowane bezpośrednio, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, bezpośrednio z zasobnika. Zasobnik będzie ładowany kotłem gazowym. Dobra, to miejsce, co widzicie teraz, tu będzie przyłącze pod wannę. Odpływ mamy w tym miejscu, wanna będzie cała zabudowana. Inwestorka na pewno jakiś pomysł na to będzie miała. Tutaj mamy nasze wyprowadzenie zasilania wodnego pod kibelek, czyli zestaw podtynkowy, z jakiej firmy jeszcze nie wiemy, inwestorzy sobie będą już dobierać, a tutaj mamy odpływ właśnie do tego geberitu. Tu jak widzicie, mamy taki patent zrobiony do próby ciśnienia, żeby po prostu można było nabić na jednym peksie, na jednym podłączeniu tak naprawdę kompresora, bo tutaj robimy powietrzną próbę ze względu na to, że nie ma tutaj jeszcze na działkę doprowadzonej wody.
w ogóle sieci wodociągowej tutaj nie ma jeszcze dociągniętej, więc i tak musieliśmy wykonać, więc używamy do tego kompresora, nabiliśmy wszystko powietrzem i w taki sposób po prostu mostkujemy zasilanie z powrotem. Czy my to zrobimy w tym miejscu, czy my byśmy to zrobili, nie wiem, na prysznicu, no to jest wszystko jedno, ale mamy wtedy i tak połączone na jednej, że tak powiem, nitce i możemy w taki sposób wykonać próbę ciśnienia. Tutaj mamy umywalkę i odpływ do umywalki, który biegnie sobie z wężką 32, następnie 50 rurą i trafia do setki. 110, przepraszam, bo pewnie będą komentarze, że to nie jest setka, do 110 i biegnie sobie do głównego odpływu. I tak jak wcześniej mówiłem, tutaj mamy prysznic, mamy odpływ w tym miejscu. Jeżeli chodzi o zasilanie wodne naszego piętra, zasilanie wodne odbywa się peksem FI20. Jest to rozmiar taki sam jak po prostu 3/4, FI 3/4, a rozdzielacz mamy właśnie 3/4. Więc tutaj żadnych przewężeń, zwężeń, nic podobnego nie ma. Później rozejście mamy na peksie 16, także to wszystko jest prawidłowo zachowane. To Wam jeszcze pokażę od tyłu, jak wygląda ta sytuacja. Tu inwestor będzie sobie musiał tylko płytę GK wkleić, bo tak będzie najprościej GK jakąś wziąć, podocinać piankę i jak sobie już wklei płytkę, no to ma wyrównane wszystkie otwory, które były wykonane i tynkarze, jak przyjdą, na pewno nie będą mieli żadnych zastrzeżeń. Tu Wam pokażę jeszcze dwa otwory, które wykonaliśmy, bo później będziemy wychodzić nimi, jeżeli chodzi o ogrzewanie, zasilanie właśnie ogrzewania podłogowego naszych sekcji podłogówki. Tam będziemy sobie wychodzić już rurą PP FI32 i biegnąć będziemy na wszystkie te pokoje, które tutaj widzicie. Z góry prezentuje się nam tak parter, patrząc na niego. Także zejdźmy sobie teraz na dół, pokażę Wam jeszcze parter i uciekamy stąd i jedziemy na kolejną inwestycję, moi drodzy. Ok, może zaczniemy sobie od kuchni. Dobra, no to mamy kuchnię. Kuchnia otwarta z przestrzenią na salon. Tutaj mamy właśnie salon. Tu będzie w przyszłości telewizor. Tutaj mamy kuchnię, zabudowa mebli i tak dalej. I tak, co tutaj mamy? Tutaj mamy, moi drodzy, zlewozmywak, zasilanie wodne, czyli ciepła zimna woda plus odpływ kanalizacyjny i zmywarka, zasilanie wodne i odpływ kanalizacyjny. Wszystko połączone na trójniku w ostatniej części i całość spada nam poniżej chudziaka do odpływu, gdzie mamy rury FI 160, a tutaj mamy tylko zwężone na górze na FI 110, a z FI 110 mamy przejściówkę na FI 50. Te wszystkie rury zasilające, które widzicie, puściliśmy sobie bezpośrednio przez ścianę, żeby inwestorów jeszcze dodatkowo nie naciągać na niepotrzebne koszty metrów peksa, które musielibyśmy tutaj zrobić, przejechać, zrobić zakręty. Jest to w zupełności nam niepotrzebne, bo jak widzicie, zrobiliśmy to w ten sposób i o wiele mniej peksa na pewno zużyliśmy. Także mamy 3 odwierty czy 2 odwierty i inwestor na pewno będzie zadowolony. Inwestorzy, przepraszam. I tak to wygląda, moi drodzy, tutaj w tym miejscu. Hop, przechodzimy sobie przez kolejną ścianę i już wjeżdżamy do naszej maszynowni. W naszej maszynowni, która tutaj jest, taka naprawdę prawdziwa od serca. Tutaj mamy rozdzielnię elektryczną. Tutaj będzie, tu jest już miejsce, otwór wykuty po prostu pod naszą szafkę podtynkową do ogrzewania płaszczyznowego. Tutaj, jak widzicie, i Wam pokazywałem już na filmie, rozdzielacz, jeżeli chodzi o wodę użytkową. I też tutaj mamy akurat w taki sposób zmostkowane powrót z zasilaniem i też mamy wykonaną próbę ciśnienia, zaraz Wam pokażę manometry. Tutaj mamy wyprowadzenie wodne, po prostu wszystko to, co w chudziaku leci, wyprowadzone jest, żeby zasilić nasz dom od po prostu studzienki, która będzie wykonana. Nie wiemy, czy gmina tutaj jeszcze się zgodzi, wodociągi się zgodzą, aby na tej ścianie, właśnie w tym miejscu konkretnie, tutaj wykonać wodomierz. No bo oni gdzieś mają dziwne takie swoje upodobania i chcą mieć ten wodomierz w studzience. No fajnie by było go mieć w domu.
ale to zobaczymy, będziemy wszystko ustalać z inwestorem. Tutaj mamy umywalkę. Nie zapomnijcie nigdy sobie zrobić tej umywalki, bo naprawdę przydatna rzecz. Nie brudzimy później całego domu, wychodzimy, mamy coś do zrobienia, czy wchodzimy nawet do domu. Pierwszą rzeczą, jaką jest, i tak chcemy gdzieś umyć ręce, z dworu wchodzimy obojętnie gdzie, więc mamy tutaj zrobione przyłącze pod umywalkę. I tak jak mówię, wcześniej Wam pokazywałem już ten manometr, tam Wam pokazywałem godzinę, nie pamiętam już, która była, bo to jest, tak jak mówię, w tym samym dniu. I tak samo możecie zobaczyć, że no grama, że tak powiem, powietrza nam nie ubyło. A tutaj mamy kolejny manometr, jeżeli chodzi o ciśnienie na piętrze. Więc tutaj się tak prezentuje, mamy 4,5 bara, na tyle biliśmy. Więc na chwilę obecną tyle mamy, my sobie jeszcze tutaj kończymy jakieś pierdoły zbierać, typu odkurzacz, przedłużacz i całą resztę. I będziemy, zobaczymy po prostu, czy gdzieś nie ma żadnego wycieku, ale no na powietrzu nie ma w ogóle takiej opcji. Co tutaj teraz? Tutaj teraz mamy taką łazienkę, która jest na parterze. Umywalka oczywiście z odpływem kanalizacyjnym, zasilanie ciepła, zimna woda. Tutaj sobie biegnie i również mamy przejście przez ścianę. W tym miejscu, w samym rogu, mamy nasz geberit z zasilaniem, które zasilanie wodne plus odpływ do kanalizacji. A tutaj mamy zaraz koło geberitu prysznic, tutaj mamy również, wszędzie tutaj będą baterie natynkowe, więc mamy wyjścia już gotowe, porobione, glazurnik, który przyjdzie, możemy się założyć, że na pewno nie będzie na nas krzyczał i krzywo patrzył i pytał się, kto to robił, bo mu coś nie pasuje, bo wszystko jest w osi, osi X, osi Y, sprawdzaliśmy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Jeżeli chodzi o samą kanalizację i rury, które wykorzystaliśmy, to są rury PP firmy Armacan. Naprawdę polecamy, gorąco polecamy te rury. One są fajne, plastyczne. Nie są tak kruche jak typowe rury gdzieś PVC, PCV. Także my możemy je naprawdę gorąco polecić. I tutaj jak widzicie, mamy główny pion kanalizacyjny biegnący sobie od piętra do parteru i wchodzący bezpośrednio w wcześniej zaplanowany odpływ, który jest w chudziaku i biegnie sobie całość połączenia do naszego, że tak powiem, ekologicznego szamba, czyli przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie w tym domku zamontowana. No i tyle, moi drodzy. Tutaj mamy wyprowadzony jeszcze pion zasilający wodny, czyli ciepła, zimna woda. On leci sobie bezpośrednio przy pionie kanalizacyjnym. Co jeszcze inwestorowi zostało i prosił nas, żeby też zostawić, to jest obcięcie pianki, żeby to wszystko ładnie wyglądało przed tym, jak chłopaki przyjadą od tynków. No i tyle, moi drodzy. Z naszej strony kolejna inwestycja jest zakończona. Mamy nadzieję, że gdzieś jakieś timelapsy, jak widzicie, tutaj mamy naszą kamerę. My ją nagramy. Ciekawe, czy na timelapsach się złapę. No ale okej. Z naszej strony, moi drodzy, to jest wszystko. Bardzo Was prosimy, jeżeli możecie, udostępnić ten film, polajkować go, zasubskrybować kanał, aby nie pominąć nowości, które się wkrótce pojawią. No i widzimy się na kolejnych inwestycjach, na kolejnych filmach, kolejne jakieś porady. Czy macie jakieś pytania, czy macie jakieś sugestie, czy coś Wam się podobało, nie podobało, chcecie się o coś zapytać, dowiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach, w wolnej chwili zawsze postaramy się Wam odpowiedzieć na wszystkie pytania. A tymczasem żegnamy się z Wami, życzymy Wam udanego dnia, wieczoru, zależy od pory, kiedy to oglądacie. Także my Was pozdrawiamy bardzo serdecznie, Jurko Hydraulik, trzymajcie się, cześć!